Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. I tak jak ostatnio mówiłem, dzisiaj sobie gramy czwartym Kazekage. O, przynajmniej z synkiem zagramy. No i oczywiście z trzecim, z trzyogoniastym Jinjuriki. Ale z tego co pamiętam, to on także był Mizukage chyba, tak mi się zdaje. Chyba tak. Okej, dobra, nie będę się na tym tak troszeczkę zastanawiał długo, tylko od razu przejdziemy do walki. Wybrzeże bijących fal. Tam stoczymy bitwę. Przeciwnik to jest Ei. O właśnie, zobaczcie, teraz chociaż wiem jak się nazywa. Znaczy i tak nie wiem jak się trzeci Raikage nazywa. I ktoś tam właśnie pisał kiedyś w komentarzu, że nigdy nie podano jego imienia. Ale właśnie czwarty, tak dobrze mówię, czwarty to jest czwarty... Raikage, kurczę, co ja tam powiedziałem? Kazekage chyba, tak? Trzeci Kazekage, a chodziło mi o trzeciego Raikage. Zresztą on jest nawet tutaj jako support przy Ei. Ei, takie dziwne troszeczkę imię, krótkie. No dobrze. Złoty piasek to jest chyba broń właśnie czwartego Kazekage. Okej. To jest bardzo fajne, wiecie co? Troszeczkę przypomina mi tą technikę Neji'ego. Może nie wyglądają tak samo, on miał oczywiście to jest takie wirującą sferę, wirująca sfera, to jest bardziej taki typ obronny. Dokładnie takie samo zastosowanie ma właśnie ten piasek, ponieważ wokół siebie tworzymy takie kolce i także się bronimy. Wiem, że inaczej te techniki wyglądają, ale zastosowanie mają te same. Możemy szybko tego użyć i wtedy szybko tego przeciwnika tymi kolcami przebić. Pięknie. Oczywiście może się obronić, ale... Wow, czekajcie, ja już muszę tutaj zrobić Ultimate'a. Dawaj, 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 tylko proszę nie zabijcie go. Spróbujmy teraz. Okej, udało się. Omae wa toru ni taranai sonzai datta. Wielki pochówek. No dziwnie brzmią te właśnie przetłumaczone techniki. No ale okej, udało się wygrać. Nawet fajnie się tą postacią gra, nie powiem. Sasuke kimono. No wiadomo, jakieś stroje nowe dla postaci doszły. I dobrze, będziemy sobie kończyć ten odcinek. Ja się z wami żegnam, zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć!